Zapraszam Was na ulubieńców listopada. W miesiącu pokażę Wam więcej kosmetyków do nawilżenia ciała, niżeli kolorówki. Z kolorówki, można powiedzieć, będę miała jedną, dwie rzeczy, ponieważ jedna będzie do oczu, druga będzie do paznokci. Więc od razu zacznę od tych dwóch produktów, o których Wam teraz powiedziałam. Pierwsza to jest kredka do oczu w kolorze brązowym z marki Catrice. Ja już Wam pokazywałam ją kilka razy i o niej mówiłam. Jest to taka ciemnobrązowa kredka. Czy ona ma jakiś numerek? Nie. Przynajmniej ja tutaj nic nie widzę. To jest po prostu... ona ma nazwę Cole Kajal. O. Ja ją w listopadzie robiłam sobie kreski. Dzisiaj również mam ją na oczach. Jakoś w listopadzie bardziej polubiłam ten odcień, niżeli czarny. Ona jest niezwykle miękka, bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo ładnie nią można sobie właśnie każdą linię zrobić, czy jaskółkę jest też niezwykle prosto zrobić z racji tego, że ta jej struktura, konsystencja jest bardzo plastyczna i bardzo łatwo się to wszystko nakłada, nie trzeba się męczyć, tylko po prostu jedno pociągnięcie pędzelkiem i wszystko mamy ładnie wyrysowane. Także ja ją bardzo polecam, ona jest dostępna cały czas w naturze, więc można po nią sięgnąć, jeśli szukacie właśnie czegoś takiego, niekoniecznie brązowej, tak, ale ogólnie polecam tę kredkę właśnie z Catrice. I drugim takim kolorówkowym kosmetykiem będzie lakier do paznokci. Jest to lakier doszczętnie zdenkowany, jeśli chodzi o ten kolor, z Inglota o numerku 305. Jest to taki czerwony, troszeczkę z domieszką pomarańczy, bym powiedziała. Może tutaj się to nie wydaje, ale on ma coś takiego w sobie i on ma złote drobinki. Ja przez jakiś czas go nie używałam, natomiast teraz w listopadzie praktycznie przez całusieńki listopad miałam non-stop na paznokciach ten właśnie kolor, ten czerwony. I żaden inny, cały czas tylko był ten czerwony. No i do tego stopnia, że go właśnie wykończyłam, on już idzie do denka. Bardzo lubię te lakiery, tylko ja mam jedno zastrzeżenie odnośnie tego pędzelka, ponieważ ja mam dosyć dużą płytkę paznokcia i tym pędzelkiem muszę więcej razy się pobawić, aby nałożyć ten lakier na paznokcie. Lakier trzyma się standardowo 3 dni. Pod koniec mi zawsze trzeciego dnia już zaczyna gdzieś tam odpryskiwać. Minimalnie, ale zaczyna, także czwartego dnia już muszę zmyć, jeśli chcę mieć ładny manikur, więc muszę go zmyć i pomalować od nowa. Ale ogólnie lakier sam w sobie bardzo ładny odcień. Mi się bardzo podobał także. I teraz przejdźmy do pielęgnacji. Produkty do twarzy. Pierwszy to jest krem, który Wam pokazywałam w którymś filmiku z moimi zakupami. Jest to krem, zaraz Wam powiem, nawilżająco-rewitalizujący krem żel do twarzy na noc. Ten krem faktycznie ma taką bardzo leciutką konsystencję. On ma też pod światło, jak na przykład zapalimy, to widać w nim takie fioletowy jakby błysk, coś takiego. I co mnie zdziwiło w tym kremie, to, że on ma bardzo taki męski zapach. Jak jakieś perfumy albo pianka do golenia, coś takiego. Jednocześnie jest on bardzo przyjemny i to nie jest taki mocny, nachalny zapach. Jest to taki zapach męski, ale delikatny. Jest on wyczuwalny przez jakiś czas na twarzy, na skórze, kiedy go nałożymy, natomiast po jakimś czasie już tego zapachu nie czujemy. Konsystencja tego kremu żelu jest właśnie taka lekka, delikatna.
A mimo wszystko on bardzo ładnie tą skórę koi, bardzo ładnie nawilża, więc rano, kiedy się budzę, ta skóra jest faktycznie nawilżona. Także ja jestem zaskoczona, można powiedzieć, tym kremem, bo nie spodziewałam się po pierwsze tego zapachu, a po drugie, że taka lekka konsystencja będzie tak dobrze sobie radziła właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, bo można powiedzieć, że mamy i jesień, i zimę w jednym tygodniu, tak, w drugim tak, więc nasza skóra też wariuje. Także ja jestem z tego kremu bardzo zadowolona i mogę Wam go polecić, bo na pewno używała z przyjemnością, szczególnie dla tego nietypowego zapachu. I druga rzecz do twarzy to jest balsam do ust w takim słoiczku. Ja już go sporo zużyłam. Na początku listopada zaczęła mi się ta skóra na ustach strasznie przesuszać. Miałam takie suche te usta, spierzchnięte. I właśnie uratował mi je i cały czas go stosuję, ten balsam z Avonu. To jest balsam oliwkowy. Wiem, że jeszcze jest miodowy, o jakiś tam chyba. Natomiast mi osobiście bardziej ten zapach odpowiada i miałam wcześniej tamten. I tamten ma taką bardziej wodnistą konsystencję. Ten jest taki zbity, że jak się weźmie na palec, to ten palec, tak można powiedzieć, w środek nie wchodzi, on tylko po powierzchni zbiera wszystko. Te balsamy, one mają pojemność 15 ml, natomiast kosztują jakieś 5-6 zł, a starczają na bardzo długo, bo ja mam ten balsam od tamtego roku i no nie wiem, czy w tym roku to na pewno go nie zdążę zużyć, więc naprawdę są wydajne. A jeśli właśnie w domu, tak jak ja, trzymam go przy stoliku nocnym, to możemy go używać, bo wiadomo, do torebki czy coś to nie jest fajny. Minus jest taki, że może jednak fajnie by było, gdyby to było w sztywcie. Z racji tego, że gdy mamy na przykład długie paznokcie czy coś, to jest ciężej to wydłubywać, ale w domu może być. Za samo działanie wystarczy. I teraz przejdźmy do ciała. Pokażę Wam balsam Neutrogena. Głębokie nawilżenie. Coś tu jeszcze. 24 godziny optymalnego nawilżenie i ochrony, natychmiastowe wchłanianie, bezzapachowy. I tak, to prawda. Faktycznie balsam jest bezzapachowy. Ma fajną, taką lekką konsystencję, gdzie ja byłam zaskoczona, bo bardziej pamiętam ten balsam taki, gdzie ta konsystencja była taka zbita, taka tłusta i go trzeba było wsmarowywać i tak dalej. Natomiast ten się faktycznie super tak, to jest emulsja do ciała, więc ona jest naprawdę, ja byłam w szoku. Ja myślałam, że on będzie kiepski, że będzie kiepsko nawilżał skórę, a jednak się miło zaskoczyłam. I faktycznie przy takiej mocno przesuszonej skórze, gdzie ja miałam czy właśnie skóra tutaj na kolanach, czy na łokciach, czy właśnie takie miejsca strategiczne, sobie super poradził, skóra zupełnie inaczej wygląda. I naprawdę, naprawdę bardzo fajnie nawilża i no ja jestem zachwycona na tą chwilę, więc serdecznie Wam go polecam. I to jest duża butla, bo to jest 400 ml, więc na pewno na długo starczy, bo ja go już jakiś czas używam, a praktycznie nie czuję w ogóle zużycia. Teraz też idą święta, więc na pewno Neutrogena też będzie na różnych promocjach, więc można je sobie dorwać w niższej cenie. I ostatni kosmetyk będzie to, podejrzewam, dobrze Wam znany, bo jakiś czas temu było o nim głośno na YouTubie również. Jest to krem do stóp z Liren. Ja mam tutaj akurat serię z 30% mocznikiem do skóry stwardniałej, przeciw zrogowaceniom, krem maska 2 w 1. I powiem Wam tak, faktycznie ten krem jest świetny, ja już też go mam dłuższy czas, natomiast w okresie letnim z niego nie korzystałam za bardzo, bo nie miałam takiej potrzeby, ale teraz znowu do niego wróciłam i zachwyciłam się nim na nowo. Wspaniale sobie radzi ze skórą na stopach, bardzo ładnie ją nawilża, wygładza. I te stopy wyglądają i są w dotyku bardzo miłe, przyjemne i za tak niewielką cenę, jak właśnie Liren tutaj ten krem kosztuje, to można zyskać naprawdę bardzo fajne efekty i on naprawdę sobie radzi z mocno przesuszonymi stopami.
I okej, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzach o Waszych ulubieńcach i jeśli Wam się filmik spodobał, dajcie kciuka w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!